Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Dzisiaj w krótkim filmiku przedstawię Wam kilka ciekawych roślin, które posadzę w swoim ogrodzie. Zapraszam do oglądania. To są wszystkie nasiona roślin nietypowych, które w tym roku planuję posadzić u siebie w ogrodzie. Zaczniemy sobie od pierwszego. Jest to brokuł gałązkowy, dość nietypowa odmiana. O fioletowych główkach. Wysiew jego planuję na marzec, kwiecień, do doniczek, na rozsadę, a następnie w maju do gruntu. Jest to dość wysoka roślina, więc należy znaleźć na nią dość dużo miejsca, a zbiory tego warzywa będą dopiero w przyszłym sezonie. Kolejną rośliną jest to fasolnik chiński, też bardzo wysoka roślina, lubiąca ciepło, więc rozsadę będę robiła dopiero pod koniec kwietnia, a po przymrozkach już ostatnich trafi do gruntu w maju. Najlepiej byłoby ją hodować w szklarni, też tak zrobię, ale dla porównania jedna roślinka czy dwie posadzę w gruncie. Kolejną ciekawą rośliną jest sałata Lolo Rossa. Jest to sałata o bardzo ciekawym kolorze oraz o ciekawej barwie. Rozsadę tej sałaty będę robiła już teraz pod koniec lutego, a w marcu po zahartowaniu trafi do gruntu, do skrzynek pod przykrycie. Kolejnym warzywem jest bakłażan, dość rzadko uprawiany w Polsce. Rozsadę z niego zrobię pod koniec lutego. Do gruntu trafi dopiero pod koniec maja, po wszystkich przymrozkach. Najlepiej uprawia się go w szklarni. Roślina ciepłolubna. Teraz kapusta chińska, pak choi. Najlepsza uprawa z niej wychodzi dopiero na jesień, lecz ja spróbuję zrobić z niej rozsadę teraz w lutym i spróbuję do gruntu posadzić ją w marcu w szklarni. Jest to roślina mrozoodporna do minus 5. Przy rozsadzie wiosennej często puszcza kwiat, więc spróbujemy, co z tego wyjdzie. Kolejną rośliną jest musztardowiec czerwony. Jest to roślina o bardzo charakterystycznym smaku. Rozsadę będę robiła teraz pod koniec lutego, początkiem marca, w maju pójdzie do gruntu. Kolejnym też jest musztardowiec. O tutaj. Musztardowiec, tym razem japoński. Też o charakterystycznym smaku. Tak samo. Rozsadę zrobię w marcu, do gruntu w maju. Może troszkę wcześniej, pod osłonę. Kolejnym przykładem rośliny nietypowy jest fajna sałata masłowa, taka kropkowana, nie miałam jej nigdy. Zrobię z niej rozsadę w marcu, na początku marca, a pod koniec marca pójdzie wprost do gruntu. Jest to fajna sałata do uprawy wiosennej, letniej, jak i zimowej. Kolejnym ciekawym warzywem jest karczoch. Co prawda nigdy nie miałam, ale wiem, że jest to dość duża roślina. Potrzebuje dużo miejsca. Pod koniec lutego zrobię rozsadę, a pod koniec maja trafi on do gruntu. Fajną sałatą jest też sałata łodygowa. Rozsadę z niej zrobię sobie pod koniec marca, w maju, albo może jeszcze w kwietniu trafi do gruntu. Sałata łodygowa charakteryzuje się tym, że zarówno listki, jak i tutaj ta widoczna łodyga jest jadalna. Ponoć smakuje jak szparagi. I ostatnim, jednym chyba z najciekawszych warzyw, które będę sadziła w tym roku, jest szpinak sałatkowy. Niech Was nie zmyli nazwa. Jest to szpinak, który jest pnączem. Należy zapewnić jej jakieś podpory i dość dużo miejsca. Będę robiła z niej rozsadę dość późno, bo dopiero kwiecień, a w maju trafi do gruntu.
Były to wszystkie rośliny nietypowe na kolejny odcinek z przeglądem moich pomidorów i papryk. Zapraszam już niedługo. Subskrybujcie kanał, łapki w górę, komentujcie, pochwalcie się, jakie wy w tym roku będziecie ciekawe odmiany sadzić. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.